Cześć, mam na imię Julia, mam 13 lat i na co dzień chodzę do gimnazjum. Interesuję się teatrem i śpiewem. Strasznie chciałabym wyglądać jak Kesha. SKTV, pomóżcie mi w tym. Od tego tu jesteśmy i bardzo chętnie pomożemy. Julka marzy o tym, żeby wyglądać jak Kesha. Czy się uda? Myślę, że tak. Wystarczy ją trochę zbuntować. Nasz zbuntowany sztab specjalistów jest gotowy na takie zadanie. Stonka, Ali oraz Justyna. Dziewczyny, ruszajcie do dzieła. Naszą młodziutką Julię zmieniamy dzisiaj na Keshę, czyli nastolatkę z pazura. W związku z czym podkreślę jej mocniej oko. Poza tym postaram się nie przemalować, tak żeby wyglądała naturalnie, dziewczęco. Dlatego będzie miała ładny róż na policzkach, no i dziewczęce pieki. I to wszystko. Dzisiaj moim zadaniem będzie przeistoczenie słodkiej, niewinnej uczennicy gimnazjum w nieokrzesaną Keshę. Myślę, że świetnie sobie z tym poradzę i nie będzie to zbyt skomplikowane. Dzisiaj grzeczną Julię przerobimy w niegrzeczną Kejszę. Każda niegrzeczna dziewczynka ma bałagan na głowie, więc z prostych włosów Julii spróbuję zrobić bałagan. Bałagan? Czy to nie jest naturalne środowisko każdej nastolatki? No to zobaczymy, czy uda się z Julii zrobić Keshę. Już nie mogę się doczekać, aż będę wyglądać jak Kesha. Cześć, mam na imię Julia i strasznie chciałabym wyglądać jak Kesha, bo ją po prostu podziwiam. Za jej styl, za jej talent. Nie jest przesłodzona, jak na przykład Britney Spears. No, narzeczony Britney Spears pewnie ma na ten temat inne zdanie, ale o gustach się podobno nie dyskutuje, a więc zabieramy się za pracę. Na początek trzeba znaleźć odpowiednie ciuchy. Ciuchy zbuntowanej nastolatki. Takie posiada w swojej szafie. Stonka, zapraszam. Cześć Julia. Hej. Witam Cię w mojej eskowej garderobie. Powiedz mi, co dzisiaj Cię do nas sprowadza. Od zawsze chciałabym wyglądać jak Kesha. Po prostu uwielbiam ją ubóstwem nad życie i strasznie chciałabym osiągnąć jej look. Jakiś konkretny? No, z teledysku TikTok. A, okej, TikTok. A jak się ubierasz na co dzień? No, niestety do szkoły muszę mieć stonowane kolory, bluzy w jednym kolorze i koszulki polo, czego naprawdę nie znoszę, ale po szkole mogę pozwolić sobie na coś więcej. Czyli tak jak teraz, rozumiem, to tak, jest szkolny właśnie look. To ja bym Ci zaproponowała taką stylizację do szkoły, dość stonowaną, ale może alternatywną do tych szarości, które masz na sobie. To by były takie spodnie czerwone i do tego stonowaną, ale dość śmieszną bluzę z jelonkiem. Super. Powiedziałaś mi chwilę przed programem, że szykuje Ci jakaś duża impreza. No tak. I chciałabyś super wyglądać. No oczywiście. Ty jesteś jeszcze właściwie, nie jesteś już dziewczynką, nie jesteś jeszcze kobietą, jesteś dziewczyną, ale ja bym chciała, żebyś wyglądała naprawdę super, dlatego dam Ci sukienkę, która podkreśli Twoją budzącą się kobietość. I do tego proponuję takie szpilki, na niewielkim wprawdzie obcasie, w neutralnym kolorze, ale myślę, że razem będzie wyglądało to super. Widziałam TikTok, specjalnie sobie obejrzałam. Kesha ma tam ubrane króciutkie spodenki, więc ja mam dla Ciebie króciutkie spodenki, szeroką koszulkę i do tego wysokie buty, proszę. Do tego jeszcze dołożymy trochę biżuterii i myślę, że będzie bardzo w stylu Keshy. Ekstra. No to do dzieła. No Julia, cóż mogę powiedzieć, szeroka koszulka, krótkie spodenki, wielkie buciory, duża ilość biżuterii, no Kesha. Leć teraz robić fryzurę i makijaż, zobaczymy, jak będziesz wyglądała w efekcie końcowym. Super, dzięki. Julia wysłała do nas maila na adres looklikeastar@sk.tv. Tym samym zgłosiła się do programu, bo marzy o tym, żeby wyglądać jak Kesha. SKTV, pomóż mi wyglądać jak Kesha. Ciuchy mamy już wybrane, więc nadszedł czas na make-up. Ciekawe, co tym razem Justyna wyczaruje na twarzy naszej bohaterki. Cześć Julia, jestem Justyna. Zajmę się dzisiaj Twoim wizerunkiem na Keshę. Ona jest jeszcze młodą dziewczyną, w zasadzie nastolatką. Podobnie jak Ty wchodzisz w ten okres dorastania. No i podkreślimy trochę tak na czarno oko, bo ona jest taką trochę zbuntowaną nastolatką, prawda? Więc my też sobie tak na to pozwolimy, że będzie to oko takie trochę przydymione. Kesha w tym teledysku ma trochę taki makijaż, jakby się sama malowała tak naprawdę. Taki, mam wrażenie, taki właśnie makijaż, który robią sobie nastolatki. Taki właśnie. Prawda? Mam taki podkład, który jest taki bardzo kremowy i on jest bardzo delikatny, cieniutki, więc będzie bardzo dobry dla Ciebie. No dobrze, bazę mamy zrobioną, cera jest wyrównana. Ja sobie nasypię troszkę pudru pod oko. Zawsze to robię. Tak się asekuruję przed cieniem, który może nam się osypać. Brysuję sobie Twoje oczko kredką.
tak jak ma Kesza w teledysku, nie używam eyelinera, dlatego że chcę, żeby ten make-up był taki trochę brudny, taki trochę zrobiony przez nastolatkę. Nie taki czysty, wyrysowany, tylko taki troszkę nie do końca, niedociągnięty. O. I dlatego zrobimy to kredką. Zamknij oczko. Na linii rzęs rysuję sobie kreseczkę po całej długości powieki. No nie musi być jakaś idealna. Później i tak ją będziemy rozmazywać i cieniować. To samo robię na dole. Jest to dość ryzykowny zabieg, bo tak naprawdę on nam obrysowuje całe oko i trochę nam je zamyka. No ale cóż, taka jest konwencja tego make-upu. Więc tak też zrobimy. Mrocznie. Mrocznie. Tak ma być. Dobrze, teraz to sobie rozcieniuję, tak żeby ta kreska nie była taka ordynarna. Przykryję to cieniem, ale też ciemnym. Oko mamy już trochę pocieniowane, dodam sobie jasnego koloru. Otwórz oczko, dodam ci teraz czarną kredkę do wnętrza oka. Mam nadzieję, że to wytrzymasz. Ja też mam taką nadzieję. Spójrz się do góry, to nie jest nic strasznego tak naprawdę. Oczko mam zrobione. Teraz dodam ci trochę takiej dziewczęcej świeżości, czyli będzie to róż rozświetlający tutaj na policzki. No i zrobię ci takie pięki, jakie ma Kesza. I ustka. Połączę sobie dwie szmineczki i zrobię ci taki jasny brąz. No Julia, z mojej strony to wszystko. Jest bardzo naturalnie stonowany make-up. No oko trochę sobie pozwoliłyśmy zaszaleć, no ale Kesza też sobie pozwala z malowaniem oka na ciemno, więc tak też zrobiłyśmy. Mam nadzieję, że ci się podoba. Tak, jest niesamowicie, zupełnie nie jak ja. No to dobrze, to oddaję cię w ręce Ali w takim razie. Dzięki. Proszę. Julia ma 13 lat, kocha śpiew i taniec. Na co dzień chodzi do gimnazjum, do którego musi ubierać się w sposób nudny, monotonny. No bo szarości ciężko nazwać wesołym kolorem. My to dzisiaj zmienimy. Sprawimy, że będzie wyglądała jak prawdziwa gwiazda. A dokładnie jak Kesza. Cześć, ja jestem Ali i będę robiła z ciebie Kesza. Słuchaj, zacznę od tego, no bo fryzura nie jest zbytnio skomplikowana, więc ja ci pozgniatam po prostu włosy na piankę i zobaczymy, jaki wyjdzie efekt. Najwyżej potem pod koniec podkręcę ci prostownicą. Piankę wyciskasz sobie tak, żeby ci akurat weszło na dłoń. No i zobaczymy zaraz, czy to nam wystarczy. Jak nie, to kolejny raz tak robimy. Ona przedziałek ma z drugiej strony, więc od razu przerzucimy ci włosy na tą stronę. Myślę, że jednak troszkę połamiemy je na prostownicy. Przynajmniej od góry. Tak już jest trochę efekt nie takich porostych bardzo jak masz. To trzeba tak zgniatać je. Troszkę grzywkę cię na prostownicę odkręcę. Chyba już jest, jeszcze troszkę muszę się podgrzać. Ale już jest taki efekt trochę niechlujny, nie? Delikatnie falowany. Troszkę powyginam ci włosy. Znaczy parę pasemek, żeby tak od góry lepszy efekt troszkę był. Kręcąc prostownicą osiągamy efekt fali. Takie cieniutkie pasemka biorę specjalnie, żeby tak lepszy efekt akurat tej fryzury uzyskać. I je tak delikatnie zawijam. Tak się nazywa, łamiąc włos. Dobra, zobacz. Włosy już troszkę połamane, niechlujnie porozrzucane. No i teraz kolejny etap, niespodzianka. Chcę ci taki na przedziałku zrobić delikatny odrost na czarno. Och, no to zupełnie jak Kesza. Który tak delikatnie ci rozpylę. No, myślę, że jesteś już gotowa. Dziękuję ci bardzo, Kesza. Ach, to ja dziękuję. Jest po prostu świetnie.
Cześć, jestem Julka i chciałam wyglądać jak Kesha. I mam. I oto właśnie udało nam się przerobić grzeczną nastolatkę w zbuntowaną Kejszę. Jak zawsze, łatwo nie było, ale sukces jest. 13-letnia Julia, na co dzień uczennica gimnazjum, zapragnęła być dziką i nieokiełznaną Kejszą. Niewykonalne? A jednak, przekonajcie się, co zrobiliśmy z tym dziewczęciem. Krótkie spodenki, szeroki t-shirt, ciężkie buciory, trochę łańcuchów, całość dopełniła szalona fryzura i makijaż i proszę, ze słodkiego dziewczęcia nagle narodziła się Kejsza. No cóż, Julia nie tylko przemieniła nam się w Keszę, ale w drapieżną nastolatkę z takim lekkim pazurem, dzięki podkreślonym mocno oczom. No i to w zasadzie wszystko. Dodałam jej trochę dziewczęcości takim rozświetlającym różem i biegami, takimi jakimi ma Kesza. I wygląda prawie jak ona. No i proszę, zrobiłam z Julii niegrzeczną dziewczynkę, czyli Kejszę, zrobiłam jej troszkę bałaganu na głowie, delikatny odrost na czarno i wyszło ekstra. Proszę bardzo. SKTV, dzięki za spełnienie mojego marzenia. Jeżeli ty również marzysz o tym, żeby zostać gwiazdą, napisz do nas, wyślij maila wraz ze zdjęciem oraz z informacją, na jaką gwiazdę chcesz być wystylizowana, na maila looklikeastar@sk.tv. Może niedługo do ciebie się odezwiemy i właśnie z ciebie zrobimy prawdziwą gwiazdę. Cześć, mam na imię Julia, mam 13 lat i na co dzień chodzę do gimnazjum. Interesuję się teatrem i śpiewem. Strasznie chciałabym wyglądać jak Kesza. SKTV, pomóżcie mi w tym. Od tego tu jesteśmy i bardzo chętnie pomożemy. Julka marzy o tym, żeby wyglądać jak Kesza. Czy się uda? Myślę, że tak. Wystarczy ją trochę zbuntować. Nasz zbuntowany sztab specjalistów jest gotowy na takie zadanie. Stonka, Ali oraz Justyna. Dziewczyny, ruszajcie do dzieła. Cześć Julia. Hej. Witam cię w mojej eskowej garderobie. Widziałam TikTok, specjalnie sobie obejrzałam. Kesza ma tam ubrane króciutkie spodenki, więc ja mam dla ciebie króciutkie spodenki, szeroką koszulkę i do tego wysokie buty, proszę. Do tego jeszcze dołożymy trochę biżuterii i myślę, że będzie bardzo w stylu Keszy. Ekstra. Ciuchy mamy już wybrane, więc nadszedł czas na make-up. Ciekawe, co tym razem Justyna wyczaruje na twarzy naszej bohaterki. Cześć Julia, jestem Justyna. Zajmę się dzisiaj twoim wizerunkiem na Keszę. Kesza w tym teledysku ma trochę taki makijaż, jakby się sama malowała tak naprawdę. Taki, mam wrażenie, taki właśnie makijaż, który robią sobie nastolatki. Rysuję sobie twoje oczko kredką. Tak jak ma Kesza w teledysku, na linii rzęs rysuję sobie kreseczkę po całej długości powieki. To samo robię na dole. Jest to dość ryzykowny zabieg, bo tak naprawdę on nam obrysowuje całe oko i trochę nam je zamyka. No ale cóż, taka jest konwencja tego make-upu. Otwórz oczko, dodam ci teraz czarną kredkę do wnętrza oka. Mam nadzieję, że to wytrzymasz. Ja też mam taką nadzieję. Spójrz się do góry, to nie jest nic strasznego tak naprawdę. I ustka. Połączę sobie dwie szpineczki i zrobię ci taki jasny brąz. No Julia, z mojej strony to wszystko. Jest bardzo naturalnie stonowany make-up. No oko trochę sobie pozwoliłyśmy zaszaleć, no ale Kesza też sobie pozwala z malowaniem oka na ciemno, więc tak też zrobiłyśmy. Mam nadzieję, że ci się podoba. Tak, jest niesamowicie, zupełnie nie jak ja. No to dobrze, to oddaję cię w ręce Ali w takim razie. Cześć, ja jestem Ali i będę robiła z ciebie Kejszę. Słuchaj, zacznę od tego, no bo fryzura nie jest zbytnio skomplikowana, więc ja ci pozgniatam po prostu włosy na piankę i zobaczymy, jaki wyjdzie efekt. Ona przedziałek ma z drugiej strony, więc od razu przerzucimy ci włosy na tą stronę. Dobra, troszkę grzywkę cię na prostownicę odkręcę. Chyba już jest, jeszcze troszkę muszę się podgrzać. Ale już jest taki efekt trochę niechlujny, nie? Delikatnie falowany. Troszkę powyginam ci włosy. No, myślę, że jesteś już gotowa. Dziękuję ci bardzo, Kejszo. Ach, to ja dziękuję. Jest po prostu świetnie. I oto właśnie udało nam się przerobić grzeczną nastolatkę w zbuntowaną Kejszę. Jak zawsze, łatwo nie było, ale sukces jest.
SK TV, dzięki za spełnienie mojego marzenia. Jeżeli ty również marzysz o tym, żeby zostać gwiazdą, napisz do nas. Wyślij maila wraz ze zdjęciem oraz z informacją, na jaką gwiazdę chcesz być wystylizowana, na maila looklikeastar@sk.tv. Może niedługo do ciebie się odezwiemy i właśnie z ciebie zrobimy prawdziwą gwiazdę.